hej, cześć wam. Dziś w zasadzie chyba pierwszy odcinek, kiedy to poprawiam wasze webflow. Jak wiecie, bardzo często proszę was, o, e, żebyście przysyłali swoje projekty do mnie, jeżeli nie umiecie czegoś zrobić, chętnie wam pomogę. I zazwyczaj odpisywałem takimi filmikami prywatnymi, ale stwierdziłem, że, że jakieś takie bardziej ciekawe case zacznę może wrzucać na YouTubie, żeby po prostu więcej osób mogło z tego skorzystać i trafił się taki projekt od Jakuba. Jakub w ogóle sam tworzy strony internetowe, więc tym Bardziej byłem ciekawy, z czym on tam potrzebuje sobie pomocy. No i okazało się, że, że ma problem z menu, czyli ma taki one page po kliknięciu w odnośniki menu chciałby, żeby strona się odpowiednio scrollowała do odpowiednich sekcji i nie do końca mu to działa. Raz się skroluje dobrze, raz nie, więc bardzo ciekawy przypadek, co tam się dzieje. Mam nadzieję, że uda, damy radę mu to naprawić. A jeżeli ktoś z Was ma jakiś problem, podsyłajcie linki i, i chętnie Wam też pomogę. Dobra, to przechodzimy już do Webflow. OK, więc tak wygląda ta strona. Nie będę tutaj oceniał designu, nie o to chodzi. Natomiast zobaczmy jaki mamy tutaj problem z linkami. Case stady OK. Widzę, że tutaj w, chyba wszystko jest OK. A, FAQ odpala nową stronę. Dobrze, czyli mamy te trz, trzy linki i kontakt. No, wygląda na to, że wszystko chodzi OK. Zobaczmy jeszcze teraz na innych breakpointach. Na wielkim breakpoincie, jest OK. Tutaj na mniejszym, z jakiegoś powodu nie widać tutaj menu. O jest. Być może podejrzewam, że to jest tylko problem w designerze. Tu jest jakaś animacja case Study. OK. Case Study ustawia dobrze. What we do też ustawia dobrze. About, więc to, nie mamy tu żadnych problemów. Mhm. Tutaj widzę, z jakiegoś powodu znika nam mobilne menu i pojawia się zwykłe, które jest. Że tak powiem, jeszcze troszkę inne. Zaraz zobaczmy. A tu znowu nam się pojawia, także jest tutaj już jakiś problem. Zobaczmy teraz, jak to działa nam tutaj. What we do? Ok. Case study. Ok, tutaj coś się dzieje. Dobra. OK, widzę, że Webflow nam tutaj przesuwa jakoś ten content. No ciekawe, ciekawe, co to, co tutaj to, o co tutaj chodzi. Pewnie podejrzewam, że chyba to jest to, co tutaj Jakub właśnie ma z tym problem. Więc zobaczmy, jak to jest zbudowane. OK, czyli ten kontener sekcja 23. OK, to jest case study. Otwórzmy jeszcze to menu, czy na pewno to linkuje dobrze? Czyli sprawdźmy. Mm, Ok, bo tutaj jest OK. Czy Case Study rzeczywiście tak, jest podlinkowane do, do sekcji Case Study. I z jakiegoś powodu nam to tutaj nie działa. Zobaczmy jeszcze raz tak. Przesuwa to troszkę, czyli ewidentnie widzę, że to Case Study linkuje nam do samej góry. Dobra, spróbujmy tak na szybko. Dziwny błąd, bo to nie powinno się dziać zdecydowanie. Spróbujmy. Podlinkować do tego kontenera. Czyli tak, zmieńmy po prostu, aby nie przenosił do sekcji 23, a do kontenera, i zobaczymy, czy nam się to naprawi. Zróbmy jakiś tutaj ID test i zmieńmy linki menu do tego ID. Czyli tak, otwórzmy menu, case study i zmieńmy na test. I zobaczmy, czy coś się tutaj zmieni. OK, study. No i już jest naprawione. OK. Więc to szybko się udało. Natomiast no, powiem Wam, że nie powinno się tak dziać. I dlaczego tak się mogło dziać? Spróbujmy znaleźć, dlaczego to się działo. A, może powiem Wam tutaj, tutaj jest taka jedna funkcja, o której mało kto może. E, możecie po prostu o niej nie wiedzieć. Jest coś takiego w mobilnym menu. Mamy tutaj taką disable scroll offset. Co to znaczy? Jeżeli mamy fixed menu, to Webflow stara się jakby zanalizować, jak duże jest to menu, ale tu mamy to wyłączone, więc w momencie, jeżeli mamy to wyłączone, to on jakby nie, bo fixed menu jakby wychodzi nam z canvasa, czyli to, co mamy, jego wysokość. Ona powoduje, że kontent będzie wjeżdżał pod tą wysokość. Natomiast przy tej opcji wyłączonej, Webflow za nas jakby zbada tą wysokość tego menu i ustawi rekord. Zobaczcie, jak ja to teraz wyłączę, to wszystkie podejrzewam te kotwice będą się źle ustawiały. O, widzicie, wjeżdża wyżej. About. No, każda kotwica wjeżdża wyżej, bo jest wyłączony ten offset. Także jeżeli macie. Ee, ja zazwyczaj robię to tak, że ja sobie ten offset wyłączam i wiem jakie wysokie mam menu, bo one ma jakąś, jakąś zawsze wysokość, przykładowo 80 pikseli na desktopie, że jest 60, 70, 80 na mobilce, i staram się moim elementom wszystkim nadawać po prostu odpowiedni padding albo margines, który uwzględnia tą moją pozycję, i to zawsze działa bezbłędnie czy to będzie czy, nieważne na jakich sekcji jakby nadamy te paddingi będziemy mieli zawsze uwzględnioną tą wysokość menu i to mi się zawsze sprawdza bezbłędnie jak widzicie z tą funkcją coś nam tutaj w webflow nie zagrało nie wiem czy ktoś z was ma pomysł dlaczego to nie ustawiało jeżeli zobaczcie jeszcze raz spróbujemy przyniesiemy to na tą sekcję case study a zmienimy nazwę bo może coś tutaj kaszuje Włóżmy do menu. I spróbujmy to zrobić na case study jeszcze raz. Okay. O, i znowu się to dzieje, widzicie? Z jakiegoś powodu jest jakiś. E, wydaje mi się, że to jest coś tutaj. A zobaczmy. Ogólnie z doświadczenia wiem, że Weflu nie lubi, jeżeli mamy jakieś dolne. Właśnie marginesy, jakieś negatywne. Nie wiem, czy to czasem nie ma tutaj wpływu. Ten negatywny margines, coś po prostu posuwa to do góry. A wyrzućmy po prostu trochę kontentu i zobaczmy. Teraz case study. No, i teraz ustawia dobrze. Jak widzicie, wyrzuciłem to zdjęcie, więc coś tutaj posuwa. No, ciężko, ciężko dojść, co to się dzieje ale tak jak mówię, no ja zazwyczaj korzystam właśnie e, z opcji, że wiem, że mój, mój e, jakby moja, moja, moje top menu ma jakąś tam wysokość, nie wiem, one ma na przykład 100 pikseli, to wtedy każdemu elementowi do, dodaję po prostu albo padding, albo margin 100 pikseli i wtedy jakby uwzględniam tą wysokość menu i wyłączam ten offset, czyli dla menu robię sobie, wyłączam właśnie ten scroll offset i to wtedy bardzo pięknie działa. Także to, to jest moje rozwiązanie. Nie wiem, czy tutaj więcej nie ma problemów odnośnie tej nawigacji. Ja, u mnie ja znalazłem tylko ten jeden. Ale jakby było więcej problemów, góry je po prostu wyłączyć ten offset i ustawić sobie wszystko z dodatkowym paddingiem. A teraz zobaczmy, co tu się dzieje, bo to mnie bardzo ciekawi, ponieważ Webflow... Nie ma opcji wyłączenia jakby mobilnego menu na pojedynczym breakpointcie. My możemy to wyłączyć tutaj na zasadzie że te dwa breakpointy mają mobilne menu albo te trzy. Nie da się jakby wyłączyć tego środkowego. Także to jest tym bardziej ciekawe co tutaj jest namieszane. Dobra, włączmy to. Tak jak Tutaj widzę, że to menu z tego menu robi się jakby taka kre, kreska, coś tu jest nie tak. Zobaczmy teraz, na spróbujmy dojść o co chodzi. Menu button. Ok, tu jest nasz menu button. Wejdźmy wyżej. Ok, tutaj jest. Zejdźmy niżej. A, widzę, że jest zgaszony. Zobaczcie, display jest wyłączony, więc przywróćmy to. No ogólnie jest e, bardzo fajną taką metodą i zobaczcie, jeżeli na przykład wiecie, że ten element na tych poniższych po breakpointach powinien w zasadzie wyglądać tak samo, być w tym samym miejscu, a schodzicie na niższy breakpoint i jest dużo niebieskiego koloru, że tak powiem, to znaczy, że są nadane jakieś po prostu style, rozmiary. Do dla tego elementu. Według mnie na tym breakpoincie on nie powinien się wiele różnić, więc najszybciej ja po prostu wykasuję te wszystkie rzeczy, które są na niebiesko. Nie będę dochodził, co tu jest naklikane. Zobaczymy, co się zrobi. Jakaś wysokość. Ok, i teraz, co to jest tutaj? Zobaczmy. To są jakieś w ogóle link bloki dodatkowe, które są zgaszone na tym breaku. A, już rozumiem, czyli na tym breakpoint jest po prostu jakieś dodatkowe linki powłączane. Zróbmy, pogaśmy je wszystkie też. OK, i nasze menu się zrobiło się tutaj. Teraz tak, czy, e, zobaczmy jeszcze co my tutaj mamy. OK, to nam jeszcze coś w środku chyba jest wyłączone. Zobaczmy w środku. Co tam mamy? Aha, tu jest ta Loty Animation, ona ma nadaną rozmiarówkę. Zobaczcie, a tutaj znowu jest zgaszona. Nie wiem, czy tutaj Kamil w ogóle zauważył, że ma takie coś. Znowu jest naklikane pełno styli, dodatkowej stylizacji niepotrzebnej. OK. OK, no i menu już mamy i zobaczcie, no i pięknie wszystko działa. Dobra. Tak patrząc w ogóle na ten projekt, co mogę tutaj jeszcze zasugerować? No, przede wszystkim no, nie ma tutaj no, żadnych opisów. Jak ktoś, ktoś po raz pierwszy wchodzi w ten projekt, no to co wiem, że tu jest nawbar i tu jest footer, a resztę muszę się po prostu domyślać. Jak już, jak już robicie coś coś szczególnie, jeszcze, jeszcze jakby coś większego, coś co będzie długo żyło, to starajcie się nadawać temu jakieś logiczne nazwy tych sekcji, bo tak naprawdę nie wiadomo, co gdzie jest. to można byłoby je fajnie ponazywać. Robić tu jakiś porządek. E, moja sugestia jest, jest taka, też żeby nie używać tych kontenerów z Webflow. Ja staram się omijać, bo czasem po prostu one się dziwnie zachowują. Jest niby coś poustawione, one nie chcą reagować z jakiegoś powodu. Także nie używałbym tych, tych kontenerów, bardziej bym robił to na klasycznych divach. To widzę, że nawet kolumny, kolumny też już troszkę odchodzą, jakby do lamusa. Ale naprawdę większą kontrolę mamy, jeżeli korzystamy z grida i z flexboxa niż, niż z kolumn. Powiem Wam, że ja nawet nie wiem, jak się kolumny używa, bo, bo to jest po prostu tak już przestarzałe, że tak powiem, że, że lepiej grid, to jest 3 kliki i wszystko działa, naprawdę. Starajcie się, się używać grida. Nie wiem, jest tu dużo różnych rzeczy, jak, jak, ja nie rozumiem tego projektu, nie widzę jak on powinien wyglądać oryginalnie, więc ciężko jest mi coś tutaj doradzić, ale sama jakość budowy tutaj no, nie jest najlepsza, na pewno bym to wszystko ponazywał. Klasy są kompletnie nienazwane, jakiś kolumn 11, DIF Bloki, no bardzo szybko, bardziej, że tak powiem, niechlujnie jest to zrobione. Na pewno bym to wszystko tutaj fajnie poprawił. No ale mam nadzieję, że, że ten problem z, z tym menu jest rozwiązany. Jak co, to, to Jakubie daj znać, i, e, czy, czy to pomogło. Dobra, to by było na tyle przy tym projekcie. Jeżeli Wam się podobało, chcielibyście więcej ją obejrzeć, tego typu że tak powiem, na żywo rzeczy, gdzie, gdzie ja się mylę i uczę razem z Wami, dajcie znać, podsyłajcie swoje projekty. E, pamiętajcie zawsze jako read-only, wtedy jest mi po prostu najprościej. Wam doradzić, a, a te wszystkie jakieś takie ciekawsze rzeczy. I jeżeli się oczywiście wy zgodzicie, wrzucę podejrzewam albo na YouTube, albo gdzieś w sieci, żebyście mogli sobie to oglądać dowoli. No i co, do usłyszenia. Następnym razem. Cześć, hej.